Jestem mostowcem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Miałem przyjemność realizować obiekty mostowe w całej Polsce. Wydaje mi się, że w ogóle POR kojarzy się w Polsce z firmą mostową. Choć pewnie moi koledzy z oddziału kolejowego czy drogowego mają inne zdanie. Ale nasze obiekty mostowe są naprawdę spektakularne. Tak jest i na tym kontrakcie. Zakopianka, czyli droga, którą budujemy, do tej pory kojarzyła się wszystkim w Polsce z korkami i długim oczekiwaniem na przejazd. Po zakończeniu kontraktu będzie się kojarzyła z imponującymi obiektami mostowymi i inżynierską doskonałością. Wykonujemy tutaj dwa wyjątkowo wymagające obiekty mostowe. Obiekt numer 21 jest jedną z najtrudniejszych realizacji w Polsce. Niespełna kilometrowy wiadukt w środkowej podporze wznosi się ponad 40 metrów nad poziomem ziemi. Przez wyjątkowo upalne lato nie mogliśmy połączyć wahadeł w standardowej technologii. Wspólnymi siłami opracowaliśmy więc nową. Specjalna konstrukcja stalowa rozparła ustrój nośny. Potem wystarczyło naciągnąć podporę wiaduktu i wyrównać wysokość. Dlaczego mosty? One naprawdę łączą. W dosłowni i w przenośni. Tak było 150 lat temu i tak będzie w przyszłości. I z tym właśnie kojarzy mi się POR.